Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj chcę pokazać taką krótką aktywność dotyczącą głównie nadgarstka i dosyć nietypowa sprawa zgięcia stawień promieniowo-nadgarstkowego. Większość osób po udarze nie ma kłopotu ze zginaniem, ma natomiast problem z prostowaniem. U pana tutaj Jakuba mamy właśnie taką trochę nietypową sytuację. Będę chciał pokazać też przejście do wykorzystania irradiacji ze zgięcia w stawie łokciowym, które w tym momencie jest u pacjenta bardzo dobre i kontrolowane, do właśnie wykorzystania tego elementu do przeniesienia napięcia irradiacji i zgięcia w stawie nadgarstkowym. Spróbujemy też zobaczyć element zgięcia dopromieniowego, tak do wykorzystania głównie dla kciuka, bo mamy taką sytuację, że gdybyśmy mieli więcej wyprostu w stawie promieniowo-nadgarstkowym, to będziemy mogli wykorzystać to bardziej do funkcji chwytania, do rozluźnienia ręki i złapania przedmiotu w taki trochę skompensowany sposób, ale żeby można było wykorzystać rękę do chwytu. Dobrze. Pokażmy na razie, jak wygląda zgięcie w łokciu. Zegnijmy tak. Czyli ten ruch jest bardzo dobrze kontrolowany. I tu ręka widać troszeczkę opada, czyli w kierunku zgięcia do łokciowego. I tu jakby będziemy właśnie próbować później korygować to w kierunku zgięcia dopromieniowego, ale przede wszystkim chodzi nam o to, że spróbujmy teraz odkręcić rękę, czyli tak jakby supinację wykonać. Ja mówię czasami w ten sposób, żeby mnie pacjent zrozumiał, bo supinacja nie jest oczywistym słowem dla wielu osób, więc spróbujmy teraz nawrócić, czyli z powrotem rękę ustawić w takim ustawieniu i odwrócić. To jest możliwe, natomiast problem pojawia się tutaj, że jakby brakuje nam tego ruchu później zgięcia. Ja to robię troszeczkę z oporem, bo mamy tutaj ciężarek kilowy. Chodzi o to, żeby pokonywać pewien opór i obciążenie i żeby to był ten ruch bardziej taki kontrolowany też przeze mnie. Dobrze, spróbujmy teraz wysunąć rękę do przodu, drugą tak samo. Co ciekawe, jeżeli robimy to na zagłówku, to ja mogę sobie regulować ten kąt zgięcia w stawie ramiennym i też jakby rozciągnięcia tego trójgłowego tutaj, tego zakresu wyprostu w stawie łokciowym. Natomiast o co nam chodzi teraz? Spróbujmy teraz głowę do góry, tak? Podniesie pan. Spróbujemy teraz, trzymamy, ściskamy. Próbuje pan na początek odwrócić rękę. Spróbujmy pokazać, jest troszeczkę kłopot, pojawia się w kierunku supinacji, tak? Czyli takiego odwrócenia. I ja mogę to w bardzo prosty sposób sobie teraz nawet torować, odwracać. A spróbuję pan podnieść rękę o właśnie ten sposób, bo tego nie pokazaliście. O, czyli jest bardzo ładny wyprost prawie na promieniowo-nadgarstkowym. Opuści pan tak, i do góry. Czyli ten ruch jest bardzo dobry, dobrze kontrolowany. Natomiast problem jest w zgięciu. Więc chcąc wykorzystać to, że mamy silne zginacze łokcia, tak, to w tym momencie możemy próbować. Zginamy łokciu, tak, i podczas zgięcia pojawia się właśnie wyprost. Czyli mamy taką sytuację ciągnięcia ręki do zgięcia z wyprostem. Natomiast ja będę próbował teraz sobie zahamować ten ruch i to właśnie między innymi możemy wykorzystać z takiego odwrócenia kolejności ruchu, czy też jakby wykorzystania tej techniki z BNF-u, gdzie zatrzymujemy w pewnym wzorcu, natomiast w momencie, kiedy zatrzymamy, wykorzystujemy silną stronę po to, żeby włączyć element, w którym mamy brak kontroli bądź też zmniejszoną siłę. Próbuję pan zginać w łokciu, ja zatrzymuję to i w tym momencie toruję do zgięcia w stawie promieniowo-nadgarstkowym i rozluźniamy, tak? I teraz zgina pan w łokciu, tak? I teraz proszę zobaczyć. Teraz ja troszeczkę to toruję, ale już mi jest o wiele łatwiej to zrobić. Tak? I pacjent to utrzymuje. I wracamy. Tak? Dobrze. Rozluźniamy. I jeszcze raz. Do zgięcia w stawie łokciowym, tak? I próbujemy. Tak? Ja troszkę to toruję, czyli jest utrzymanie, co jest bardzo ważne. I ja sobie to toruję. Możemy też spróbować wyjść teraz z pozycji takiej, powiedzmy, pośredniej, jeżeli chodzi o przedramię i próbujemy teraz podnosić do góry do zgięcia do promieniowego. Tak, prawda? I rozluźniamy. I jeszcze raz. Hop. I tu pięknie pojawia się ten ruch, tak? I rozluźniamy. Bardzo ładnie wyizolowaliśmy ten ruch. Jeszcze raz. Hop. To. Super. Tak? Super. I ostatni raz.
Świetnie, dobra. O. Zabieramy teraz tą rękę do tyłu. Przechodzimy sobie do podporu. Druga ręka. Tak. Oczywiście wcześniej pracowaliśmy troszeczkę nad kontrolą łopatki. Mówiło się o takiej protrakcji, retrakcji. Chcieliśmy pokazać wykorzystanie właśnie przeniesienia napięcia do dystalnej kontroli, takich dosyć trudnych do kontroli często ruchów dla pacjenta, a w tym przypadku nawet takiego ruchu gdzieś nietypowego, bo najczęściej mamy problem z wyprostem jego kontrolą, a nie ze zgięciem. Także pozdrawiamy i zapraszamy na nasz kanał Habilisowy do subskrybowania naszego kanału, żeby nie pominąć kolejnych naszych ciekawych, mamy taką nadzieję dla Was, materiałów i wideo. Cześć!